chociażby z przekazywaniem pieniędzy. Lecimy. Wysiłki spełzły na niczym, a płynące z Ambergold pieniądze nie wzbudzały żadnych wątpliwości prezesa OLP, co zdziwiło posłankę PSL-u Angelikę Moszczanowską. Nie był pan w ogóle zobligowany, żeby sprawdzić wiarygodność swojego inwestora? Ja nie mam instrumentów takich, jakie posiada państwo. Dla mnie jakby wyznacznikiem tego, co możemy, czego nie możemy, był Urząd Lotnictwa Cywilnego. Urząd Lotnictwa Cywilnego zaakceptował Ambergold jako udziałowca, jako inwestora. Nie miał zastrzeżeń do tego. Podobne argumenty wytoczył drugi dzisiejszy świadek, Rafał Orłowski, który także swoją odpowiedzialność za sprawdzenie wiarygodności kontrahenta zrzuca na instytucje państwa. Zobaczyłem, jakiego rodzaju to jest przedsięwzięcie i uznałem, że skoro aparat państwa pozwala na tego typu działalność na rynku polskim, to jest to wszystko zgodne z literą prawa. Takie usprawiedliwienie nie satysfakcjonuje przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman-Smith. Jej zdaniem to zarząd OLT jest współwinny upadkowi przewodnika i wielomilionowym stratom, które wywołał. Jednak i postawa urzędników nie jest tutaj bez znaczenia. Czy kiedykolwiek urząd skarbowy usiłował wyegzekwować od państwa zaległość podatkową? Szanowna pani przewodnicząca, nic mi na ten temat nie wiadomo. Dojdziemy do urzędu skarbowego i do Mirka, co był strachliwy, ale dobry chłopak, i Gośki, co była nasza. A na razie komisja kontynuuje przesłuchania w tak zwanym wątku lotniczym. Jutro stawi się przed nią Andrzej Dąbrowski, kolejny były prezes OLT Express. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Paweł Rabiej z Nowoczesnej będzie członkiem komisji weryfikacyjnej, która ma badać nadużycia związane z reprywatyzacją warszawskich nieruchomości. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała komisja ustawodawcza. Wcześniej Sejm powołał 7 członków komisji weryfikacyjnej zarekomendowanych przez PiS, PO, Kukiz15 i PSL. Wtedy poparcia nie uzyskał tylko kandydat Nowoczesnej, poseł Jerzy Meysztowicz. Sejmowa większość uznała, że z powodu uczestnictwa w procesach reprywatyzacyjnych jego samego i członków jego rodziny mogłoby w tym przypadku dojść do konfliktu interesów. Podsumowanie dnia. Wszystkie arabskie media komentują kryzys polityczny w Zatoce Perskiej. Publicyści piszą, że to najpoważniejsze zaognienie stosunków w 36-letniej historii Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jemen, Libia i Bahrajn, a także Malediwy zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, oskarżając to państwo o wspieranie terrorystów. Anna Dudzińska. Publicyści dziennika Gulf News podkreślają, że Katar musi zmienić myślenie o swojej obecności we wspólnocie krajów działających w Zatoce Perskiej. Sankcje wymierzono we władze kraju, który musi przestać wspierać terrorystów. To smutny dzień dla Kataru, ale także dla każdego mieszkańca Zatoki Perskiej, podkreśla emiracki analityk Abdul Kalek Abdullah. Saudyjska gazeta Arab News zwraca uwagę, że bogaty, ale mały Katar ucierpi gospodarczo na zaostrzeniu stosunków z krajami Zatoki. Dziennikarze piszą, że skutkiem będzie zatrzymanie inwestycji związanych z mistrzostwami świata w piłce nożnej i wzrost cen towarów sprowadzanych do Dohy. Gazety publikują zdjęcia Katarczyków, którzy stoją w długich kolejkach do sklepów, żeby zrobić zapasy jedzenia. Emiracki publicysta Sultan Sud Al-Kasemi w analizie dla amerykańskiego wydania Newsweeka podkreślił, że kraje skupione w Radzie Państw Zatoki Perskiej jeszcze nigdy w swojej historii nie stanęły przed koniecznością rozwiązania tak poważnego kryzysu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Komisja Europejska zachęca unijne kraje do wspólnej polityki obronnej. Jutro Bruksela ma zaproponować możliwe scenariusze dotyczące zacieśnienia współpracy. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że komisja chce też zaproponować wsparcie z unijnego budżetu na realizację wspólnych międzynarodowych projektów. Beata Płomecka. Bruksela ma zachęcać do wspólnych działań, ale żaden scenariusz nie przewiduje konkurencji dla sojuszu. To ma być ścisła współpraca z NATO. Komisja proponuje różne formy rozwoju unijnej polityki obronnej. Od większej koordynacji europejskich misji stabilizujących przez ściślejsze działania obronne, np. w odpowiedzi na atak cybernetyczny czy kryzys energetyczny, po współpracę najbardziej ambitną i wykorzystanie grup bojowych, a nawet przekształcenie ich w siły szybkiego reagowania.
Komisja zaproponuje też jutro dofinansowanie z unijnego budżetu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obronności, co ma pomóc przyciągnąć inwestorów. Finansowanie nie będzie rozpisane na kraje, ale będzie przekazywane na konkretne projekty realizowane przez minimum 3 państwa. Wspólna polityka obronna ma być jednym z ważniejszych tematów unijnego szczytu za niecałe 3 tygodnie. Beata Kołomecka, Polskie Radio, Bruksela. Moskwa poinformowała o 2 lotniczych incydentach z udziałem rosyjskich i amerykańskich, a także norweskich samolotów. Miało do nich dojść w przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem i nad Morzem Barentsa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W specjalnym komunikacie rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w godzinach porannych nad Morzem Bałtyckim został zauważony niezidentyfikowany obiekt, który zbliżał się do granicy Rosji. Na rekonesans wysłano myśliwiec Su-27, który zidentyfikował obiekt jako amerykański bombowiec strategiczny B-52. Obie maszyny przez chwilę leciały równoległym kursem, po czym amerykański samolot zaczął oddalać się od granic Rosji, a rosyjski wrócił do bazy. Kilka godzin później z taką samą misją został wysłany MiG-31, który nad Morzem Barentsa przechwycił norweski samolot do zwalczania okrętów podwodnych R-3S Orion. Również w tym przypadku norweska maszyna oddaliła się od granic Federacji, a rosyjska wróciła na macierzyste lotnisko. Rosyjski resort obrony nie komentuje tych incydentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 800 żołnierzy wojsk desantowych i 100 jednostek sprzętu wojskowego z Rosji, Białorusi i Serbii uczestniczy w rozpoczętych manewrach Słowiańskie Braterstwo 2017. Ćwiczenia odbywają się na poligonie pod Brześciem, niedaleko granic Polski i Ukrainy. Z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruska agencja prasowa Białta poinformowała, że manewry zostały podzielone na 2 etapy. Najbardziej aktywna ich część będzie odbywać się w dniach 12-14 czerwca. Ich celem ma być ćwiczenie wspólnych działań służących walce z terroryzmem. W szkoleniu bierze udział batalion wojsk desantowych z rosyjskiego Pskowa oraz batalion desantowo-szturmowy wojsk specjalnego przeznaczenia z Białorusi i kompania specjalnej brygady sił zbrojnych Serbii. To 3 manewry odbywające się pod kryptonimem Słowiańskie Braterstwo. Poprzednie miały miejsce w Serbii i Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Podsumowanie dnia. I wracamy do kraju. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz premier Beatą Szydło i członkami rządu wzięli udział w uroczystej mszy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem z okazji jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich. To główne polskie wydarzenie związane z tym jubileuszem. Przewodniczył mu arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup w liturgii przypomniał o przesłaniu płynącym z orędzia fatimskiego. Istnieje coś takiego, co można nazwać niepokonywalną trudnością albo też przeznaczeniem, które wydawałoby się, że prowadzi świat do coraz to większej degeneracji i do coraz to większego upadku moralnego. Ale właśnie orędzie fatimskie mówi o odwrotności, że wszystko można naprawić, że przez wiarę i modlitwę można odwrócić to, co wydaje się nieodwracalną koniecznością. Jak mówił arcybiskup Stanisław Gondecki, przykładem na tę odwracalność nieodwracalnego było ocalanie życia papieża Jana Pawła II, który został ciężko ranny w zamachu. Na krzyptówkach w Zakopanem zgromadziły się tysiące marzenia się za zmarłych. Dziękować zawsze za co, a prosić też o zdrowie szczególnie. Jesteśmy z diakonii muzycznej Palotyńskiego Spotkania Młodych. Zjechaliśmy się z całej Polski, żeby zagrać tutaj i wspólnie prowadzić uwielbienie. Podczas mszy biskupi z Konferencji Episkopatu ponowili akt poświęcenia Polski niepokalanemu sercu Maryi. Głównym przesłaniem aktu jest troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia, Pierwszy raz polski episkopat dokonał podobnego aktu zawierzenia Maryi w 1946 roku na Jasnej Górze pod przewodnictwem ówczesnego prymasa kardynała Augusta Chlota.
Mija 75 lat od rozpoczęcia misji Jana Karskiego. Jego relacje wywołały prawdziwą burzę wśród opinii publicznej w Ameryce.